Przygotowane przez nas jasełka. Oczywiście jest to spotkanie jasełkowo-wigilijne. Na każdej wigilii to jest czas składania sobie życzeń, czas dzielenia się chlebem powszednim. Prosimy teraz do nas księdza Poniwierskiego o to, żeby wspólnie z nami odmówił modlitwę przed wieczerzą. A zanim jeszcze oddamy księdzu mikrofon, Państwo zauważyliście, że nas wszystko dzieje się spontanicznie. Łukasz poprosi, czy mógłby słówko do nas powiedzieć, więc na słówko dajemy prawo. To dla was. Robimy to przedstawienie po to, żeby się wierzył sobie go głęboko od sobie do serca. Dla wszystkich, dla widowni, dla mamy, dla rodziców i dla dzieci. Brawo! Kochane dzieci, drodzy zebrani, jasełka, któreśmy oglądali, któreśmy przeżywali, były piękne. Chciałbym przypomnieć pewne jasełka, które też okazały się niezwykle piękne. Było to w jednej ze szkół integracyjnych we Włoszech. Chłopak wyrośnięty, trochę o kanciastej twarzy. Śmiali się z niego koledzy, ale on się tym nie przejmował. Był chłopakiem o wielkim sercu. Miał na imię Guido, nazywał się Purlini. W czasie jasełek miał odegrać tylko jedną scenę. Kiedy święta rodzina, tak jak tutaj u nas, chodziła, szukała miejsca, gdzie mógłby się Pan Jezus narodzić, wtedy Guido miałby powiedzieć tylko jedno zdanie. Gdy zapukali do jego drzwi, miał otworzyć te drzwi i powiedzieć: nie ma miejsca, idźcie sobie.
Ale Gido tak się przejął sytuacją Jezusa, który miał się narodzić, Maryi i Józefa, że nie był w stanie tej roli odegrać tak, jak zaplanowano. Po prostu otworzył drzwi i ze łzami w oczach powiedział: chodźcie do mnie, ja mam mały pokoik, ale tam się u mnie zmieścicie. Wiele osób myślało, że Gido zepsuł całe przedstawienie, ale większość pomyślała potem, że to były najpiękniejsze jasełka, jakie przeżyli. Chłopak, który miał serce pełne uczuć. Moi drodzy, my dzisiaj przeżywamy właśnie takie chwile, gdzie kształtują się nasze uczucia. Pan Bóg musi mieć ogromne serce i wielkie uczucia i wielką czułość, skoro stworzył nas wrażliwych, z sercem wrażliwym i chcących doświadczyć czułości i uczuć od bliskich. Na święta, które przeżywamy, tego właśnie wszystkim wam, kochane dzieci, rodzice i opiekunowie, wszyscy troszczący się o osoby niepełnosprawne, życzę takich właśnie serc, by rosło w nas wielkie pragnienie obdarzenia innych uczuciem, sercem. Przyjmijcie te życzenia, a razem już powstańmy i pomódlmy się. Tak jak w czasie wieczerzy wigilijnej, rozpoczynając ją, ojciec rodziny rozpoczyna modlitwą za wszystkich zmarłych z tej rodziny, za wszystkich, którzy ją tworzą, za wszystkich krewnych. Tak i my dzisiaj pomódlmy się razem za naszych aktorów, młodych i starszych, za naszych rodziców, opiekunów, wszystkich nam drogich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Dziękuję jeszcze raz ze wszystkimi tu obecnymi wam, młodzi i starsi aktorzy. Dziękujemy bardzo. Pan Tomasz Niewiadomski jeszcze tutaj zgłosił akces wystąpienia na scenie, więc no nie możemy mu odmówić tego, jak chce być na scenie wśród nas. Dzień dobry, kochani, nie dlatego, że jestem, że chcę być na scenie, tylko dlatego, że chciałbym ogłoszenie takie przedstawić. Otóż nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale mamy wśród siebie tutaj na tej scenie laureatkę piątej gali, mam ściągawkę, bo to jest trudna nazwa, edycji Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza. Otóż nawet nasza pani prezes, zapraszamy. To zamontujemy tutaj. Stanęła na pudle, na najwyższym szczeblu tego pudła, w tak bardzo pięknym gronie, że to się nie da powiedzieć, ja nie potrafię powtórzyć tych nazw, tych tytułów. No i nasza prezes błysnęła w ogniu. Mamy uratowaną kobietę sukcesu. Słuchajcie, to co tutaj się dzieje, to jest nie bez zdania racji, to jest wynik jej pracy. Pracy jej zespołu i pracy dzieciarskiej. Także tak Marko, bardzo Ci gratuluję. Nie ciągnij tak dalej, a my przy okazji na nas też coś skapie. I jeszcze druga sprawa, chciałbym Państwu w imieniu rodziców złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Życzę Wam dużo miłości, dużo światła takiego rodzinnego, spokoju. Żeby nas otaczała serdeczność ludzka, żeby nie było na tym świecie kłótni, żebyśmy się wszyscy kochali, wszyscy dokładnie,
bez względu na to, kto kim jest, czy jest sprawny inaczej, czy jest sprawny normalny. Wszystkiego najlepszego, kochani. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Sprawa dla ducha, teraz oczywiście sprawa dla ciała. Pani prezes przez całą noc stała przy garach, gotowała, podobnie tam pan Maciek Sałek trochę pomagał, ale tylko troszeczkę. Więc zapraszamy Państwa przy drzwiach, znajdują się koszyczki z opłatkami i zachęcamy do składania sobie życzeń. Dziękujemy za Państwa obecność. Zamyka babcia Fela.